Ustalmy jeden fakt. Na YouTubie są filmy, których nigdy nie chcielibyście obejrzeć. Jednymi z takich filmów są filmy, które sam nagrywałem. Jakby się zastanowić, takich filmów jest naprawdę bardzo dużo. I mam wrażenie, że perełką jest film, w którym po raz pierwszy pokazuję twarz. Każdy kiedyś zaczynał na YouTubie. Jedni zaczynali lepiej, a drudzy gorzej. Ale są też ludzie, tacy jak ja, którzy zaczęli kompletnie koszmarnie. Nie wiem, czy wiecie, ale na YouTubie jestem od 8 lat. Przez te 8 lat nagrałem ponad 800 filmów. I jest jeden film, który nagrałem i został on zdjęty po 2 tygodniach od publikacji, czyli naprawdę bardzo szybko. Oscar Ozzy Ozzyman pokazuje twarz. Ozzy Vlog 01. Ozzy Vlog 01! 23 stycznia 2015. Pamiętam to jak dziś, kiedy usiadłem pod ścianą, jak na rozstrzelanie odpaliłem swój aparat z komunii i stwierdziłem, że nagram zajebisty vlog, na który wszyscy czekali. Tyle, że nie miałem wtedy widowni. To będzie cringe challenge, jakiego jeszcze nie było na moim kanale nigdy. Zaczniemy tym samym nową serię, więc jeżeli wam się to podoba i byście chcieli zobaczyć, jak oglądam inne filmy, to zostawcie kciuka. Przejdźmy przez to razem, kończę pierdzielić. Zobaczcie, jak wyglądało moje pierwsze spotkanie z YouTube'em z twarzą. Ja tego nie dodałem teraz. To wielkie odliczanie i ta muzyka z Minecraft Parkour to jest oryginalnie. Taka ciekawostka to trwa przez 35 pierwszych sekund. Przez 35 sekund odliczam na pokazanie swojej twarzy, więc ja wiem, że wy czekacie. Popatrzcie jeszcze chwilę na to. Jeżeli myślicie, że byłem bardzo przystojnym chłopcem, który nagrywał sobie filmy na YouTube, to jesteście w wielkim błędzie. O Jezu! O Boże! Ja zapomniałem, jak to wyglądało! Ja zapomniałem, jak to wyglądało! Zobaczcie to! Moi drodzy, mamy wiatra, który się rzuca jako pierwszy, mam wrażenie. Mamy różową ścianę, ponieważ kiedyś nagrywałem w różowym pokoju. Mamy kalendarz z napisem grudzień. Zdjęcie z Komunii Świętej. Mamy zdjęcie z Komunii Świętej na środku. I mamy krzesło z Reala. To krzesło z Reala swoją drogą zostało potem rozwalone w jednym z odcinków. I mamy mnie. Mamy mnie. O baby, mamy mnie w okularach jeszcze starych. Bardzo, bardzo, bardzo dobrych okularach. Modnych, bardzo stylowych. W włosach, uczesanych na prawo. Nie miałem wtedy przynajmniej zakoli, tyle dobrze. No i w tym pięknym, szkarłatnym uśmiechu, który pokazuje, patrzcie, jaki zajebisty YouTuber. To normalny, uśmiecha się do cholery jasnej w ten sposób. To zdjęcie, które teraz widzicie, będzie trwało wszystko 20 sekund filmu, więc wam to przewinę i przejdźmy do samej śmietanki, krem, ale krem mojego pierwszego spotkania z kamerą. I zastanówmy się, jeszcze wam przerwę, i zastanówmy się, dlaczego wtedy nie miałem widowni, ok? Zadajcie sobie teraz to pytanie, ponieważ nagrywam 8 lat, mam tak mało subskrypcji. Zadajmy sobie teraz wszyscy pytanie, dlaczego wtedy nie miałem widowni. Sprawdźmy moje błędy. Ciekawe, do jakich wniosków dojdziemy. Okej, to jest pierwszy kadr filmu, który będzie nam towarzyszył przez cały czas. To się dużo tutaj nie zmieni już. Co my tutaj mamy? Mamy mnie, który siedzi na pufie pod ścianą, jak na rozstrzelanie. Bardzo głośno krzyczę, daję sobie mordę. Wyglądam jak bardzo przystojny chłopiec. I wielkie dildo na środku, bo czemu nie? To coś na środku, tak szczerze, to jest mikrofon, który dostałem. Ale mogą go postawić dosłownie każde miejsce i postawiłem go centralnie przed kamerą. To jest kamera, to nie jest reklama. A to będzie sok mango jako mikrofon. I kamera jest tutaj. A sok z mango jest tutaj i ja tak nagrywałem. Cudownie. Oh man. Z tej strony Ozzyman. Witam was wszystkich bardzo, 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 bardzo. W ogóle to są pierwsze sekundy mojej historii z kamerą. Robię coś takiego w pierwszych sekundach mojej historii z kamerą. Siema moi drodzy, witajcie bardzo, 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 bardzo serdecznie. Co to za ruch ręką? Dlaczego nie zrobiłem cięcia w tym momencie? W ogóle co ja mam na sobie? Teraz to zauważyłem, co ja w ogóle mam na sobie? Dlaczego ja mam na sobie jakąś... Puszcz mi się wylewa bokami. O, ja już nie chcę tego robić, ja już nie chcę tego oglądać. Bardzo, 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 bardzo serdecznie. Tak, nagrywam vloga. Prosiliście, żebym to zrobił, ogólnie też sam mówiłem o tym. To prawda, prosiliście, żebym to zrobił. Prosiły o to 2 osoby z klasy, po to, żeby się to nie pośmiać. Przepraszam, że tak będę teraz machał rękoma, z twarzą, że tak robiłem. Tak wyglądam, tak, jest mój rej. Oznajmiłem na Facebooku, że zrobię vloga. Tak, oznajmiłem na Facebooku. Na prywatnej tablicy. I vloga zrobiłem. Co, ty głupi śmieci, nie wierzyłeś, nie? Ja wiem, tam teraz to już tam mówię, o kurde, on jednak zrobi tego vloga. Dlaczego wtedy nie miałem widzów krok pierwszy? Mamy minutę filmu, a ja już wyzywam widzów. W ogóle miałem w tamtym czasach... To w ogóle jak na ironię, to halo, podobieństwa do Gimpera, coś, nie? W tamtych czasach bardzo, bardzo lubiłem wyzywać widzów. Nie wiem dlaczego w sumie nawet. I wszystkich wyzywałem od śmieci i frajerów za to, chyba że mnie oglądają. To były dziwne czasy gimnazjum. Tego, dobra, nagrywamy vloga, słuchajcie.
Jest ogólnie teraz godzina 21:30, tam patrzyłem zegarek. Dobrze, że nie 21:37! Mogę wam w sumie pokazać potem, jak wygląda tutaj moje stanowisko nagrywania. Nigdy tego nie pokazałem, ale to stanowisko wyglądało tak, że na krześle z Reala, które widzieliście na początku, był dodatkowo położony chyba taki subwoofer, na którym muzykę można było słuchać. I na tym jeszcze była płyta z grami, dopiero na tym leżał aparat. A po drugiej stronie byłem ja, pod ścianą, siedzący na pufie. Ten mikrofon, który sobie widzicie, jest do niego. Mówię, mam nadzieję, że wszystko wyjdzie spoko. Nie wiem dokładnie, jeszcze nie ogarniam tego wszystkiego. Kochani, nie wiem, czy widzicie ten mikrofon w tym miejscu. Tak. Trochę myślę... Oskar, nie odwracaj się, mordo. Wracanie się ci nie służy. Pod kątem wyglądasz jeszcze gorzej. O czym chciałbym porozmawiać? Dlaczego nie było filmów po pierwsze? Co będzie dalej po drugie? No i tyle, zanim przejdziemy. Oh yeah! To jest właśnie powód, dla którego nie miałem widzów w tamtym czasie. Zaczynamy vloga. W dzisiejszym vlogu pogadamy sobie o tym, dlaczego nie było filmów, dlaczego nagrywam ten film i co będzie dalej. Dokładnie tak, moi drodzy, sam dobry content, same perełki. Przez 9 minut vloga będę wam mówił o tym, jak się źle czułem i jakie mam plany na przyszłość. Na pewno każdego bardzo zainteresowałoby to, dlaczego jakieś dziecko w internecie nie nagrywało filmów i co będzie nagrywać, prawda? Kliknąłbyś w to, drogi widzu. Możecie teraz napisać w komentarzu. O Jezu, jaki brzydki rej, coś takiego, to możecie napisać. Będę się bardzo z tego cieszył. Pewnie moja klasa, która to ogląda, którą serdecznie pozdrawiam, na pewno już zrobi 1053 memy o moim ryjem, z tym, co mówię i w ogóle będzie śmieszne. Nie, nie było żadnego mema na grupie klasowej. To był ten poziom bez beku, że nikogo ten film nie zainteresował. Przeszedł bez echa i trochę cringe'uwa, gościu. Miałem to w tych czasach fanpage'a. Go lubiła. Może będę też ciekaw, co to na fanpage'a wstanie, który serdecznie was zapraszam. Naprawdę, na fanpage'u jest was tylko na razie 11. Moja mama, babcia, dziadek, tata, pies. A na kanale jest 114 już ludzi, no nie, trochę nie, bo teraz mi tego upadło. Kurde, mole, mi się trudno nagrywa, nawet nie dajcie sobie sprawy, nie? Mi też się trudno nagrywa, Oskar, mi też się trudno nagrywa. Ogólnie też myślałem, co założyć. I tak, co będzie dalej na kanale, dlaczego nie było filmu? Po pierwsze... Co nas to interesuje? Filmów nie mogłem nagrywać, nie mogłem. Nie, że nie chciałem, nie mogłem. Z dwóch powodów. Pierwszy był taki, że mi kolejny mikrofon siadł. Kupiłem tylko za 300 jadę ze słuchawkami. Nie, nie miałem żadnego mikrofonu za 300. Za 250 miałem Novoxa, którego kupiłem później. Te słuchawki, o których mówię, były warte 100 zł może i ten mikrofon dalej działał, tylko był w strasznej jakości. No niestety oczywiście w oszukanie w sklepie, w punktu sprzedaży. To ty oszukałeś widzów! Ja nie jestem zadowolony. Musiałem wtedy sprzedać ten mikrofon. Nie, kurwa, nie sprzedałem tego mikrofonu, ten mikrofon nigdy nie istniał. Kochani, mam 14 lat, kupiłem sobie mikrofon, ale niestety nie działa, więc go sprzedaję. Po prostu geniusz. I nic nie chcieli mi na gwarancji dać, głupie śmiecie. Ha, głupie śmiecie. No i dlatego właśnie teraz nagrywam tym mikrofonem, który dostałem właściwie na Wigilię Klasową na święta. Nie jest zbyt dobry, jak słychać po jakości mojego głosu. Może to nie kwestia tego mikrofonu, tylko tego, że cały czas gadałeś, jakbyś miał nos zatkany. Może tak było? Powód drugi jest taki, że naprawdę nie miałem czasu. Musicie mi uwierzyć. Były momenty, kiedy miałem czas, ale raz musiałem robić tam jakieś tam, wiecie, rzeczy w domu. Drugi raz bolała mnie głowa, trzeci raz mi się nie chciało i miałem ochotę. Wiecie, no tak to jest. No niestety, tak jakoś musi być i stwierdziłem, dobra. Podaruję sobie tego YouTube'a. No, chciałem nagrywać te filmy, naprawdę chciałem nagrywać te filmy, ale musicie mi uwierzyć, że nie miałem czasu. Znaczy, miałem czas, ale bolała mnie głowa i mi się nie chciało. No i właśnie stwierdziłem, że już nie nagrywał. To by był dobry pomysł. Ale dwa tygodnie jakoś temu, mniej więcej, nie? Sobie jak zacząłem gadać już do siebie grając i po prostu gadam tak jakby na YouTube, jakby nagrywał i po prostu gadam do siebie, nie? Ja się spytała tej rodziny, co ja robię. To jest akurat prawda. Zawsze miałem tak, odkąd nagrywam na YouTube przynajmniej, miałem tak, że jak przez długi czas nie nagrywałem żadnej gry, ani żadnego let's playa, no to grałem sobie w grę jakąkolwiek, na przykład GTA San Andreas i zaczynałem gadać sam do siebie, po prostu zaczynałem komentować, wyzywać ludzi na przykład w tej grze. Przynajmniej raz nie skłamałem, ale nie było takich absurdów, że robiłem to, kiedy ktoś był w domu i to słyszał i przypuśćmy, mama przychodziła i się pytała, czy się dobrze czuję. Takich rzeczy nie było, przynajmniej ich nie pamiętam. Dlaczego wtedy robiłem z siebie jakiegoś psychicznego jełopa? To mówię, no nie, no kurde, to jest uzależnienie, muszę nagrywać, nie? Czy ja w tym filmie właśnie mówię, że jestem uzależniony od YouTube'a i dlatego nagrywam? Przepraszam, że mi się język plącze, dawno nie piłem nic. Przepraszam, że mi się język plącze, dawno nie piłem nic. Tak. Na tu trąbka tutaj! Powiem tak, daję taki ultimatum teraz, ponieważ nie chce mi się, nie to, że grać tego na Starwa, tylko nie chce mi się tak montować tego filmu, bo normalnie 40 minut filmu, odcinek, co zorganizowałem,
To 2 dni go montowałem. Dokładnie tak było. 40 minut filmu montowałem, całe 2 dni. 48 godzin siedziałem i dla was montowałem ten film, w którym dodałem muzykę. Nagrywać Don't Starve, ale to już będzie czysty let's play, bez żadnych takich, jakby to powiedzieć, przeróbek. Że jedna minuta trwa 40 minut obrabiania. Tam grałem na wiolonczeli i tę muzykę tworzyłem! Tylko normalnie będzie jedna minuta, jakąś tam muzyczkę podłożę. Tak trudno mi się to montowało. A to sobie może być akurat prawda, ponieważ ja w tamtych czasach nagrywałem na Windows Movie Maker i tam właśnie montowałem. I tam montaż był tak trudny. Nie można było, przypuśćmy, wkleić obrazu z kamerki i jakiegoś obrazka jeszcze na ekran, ponieważ była tam funkcja tylko i wyłącznie wklejenia jednej rzeczy na ekran. I przypuśćmy, jeżeli chciałem nagrać film z kamerą i do tego filmu z kamerą dodać jak na przykład jakiś obrazek, no to musiałem cały ten film wyrenderować, czekać godzinę, aż ten film się wyrenderuje, wrzucać ten film zrenderowany i dopiero wtedy dodawać obrazki. A jeżeli chciałem nagrać film z kamerą i 2 obrazkami, to musiałem najpierw wyrenderować kamerę, potem wyrenderować obrazek i potem wyrenderować drugi obrazek, co zajmowało już 4 godziny. Z jednej strony narzekam na to, że nie mam widzów, a z drugiej strony daję tej reszce widzów ultimatum, że albo będę na nich nagrywał gówno bez muzyki, bez montażu, albo nie będę tego nagrywał, bo mi się w sumie to nie chce. Dlaczego ja wtedy nie miałem widzów? Ja nie rozumiem. No i tyle. Nie wiem, to będzie oczywiście trochę gorsze do oglądania. Gadałem 3 minuty o tym, jak to mam ciężko w życiu. Nie, gadałeś 9 minut o tym, jak masz ciężko w życiu. Tak to trwa, nie? W sensie, wstawiłem przerywnik, żeby poinformować widzów o tym, że przez 3 minuty gadałem głupoty i to przewijam. I zamiast wstawić te informacje i puścić film dalej, to przez 3 minuty ta informacja jest na ekranie. Że YouTube trochę wraca do tego. Jeżeli widzicie taką trzęsącą się kamerę, to przez to, że mam tik nerwowy w kolanie, który miałem od zawsze. Jak ja wtedy tym swoim wielkim kolanem słonia uderzałem w podłogę, to aż cały statek się trząsł. I zrobimy jakąś pełnoprawną serię, pełnoprawny let's play z The Binding of Isaac Rebirth. Tak. Chciałem od początku to zrobić, ale stwierdziłem, że skoro teraz tyle youtuberów tych słabniejszych się na to rzuciło, to nie ma sensu się za to zabierać i wolę sobie poczekać tam ten miesiąc, 2, 3 nawet, albo nawet pół roku. Dokładnie tak, to jest świetne podejście. Dlaczego się nie wybijam w tamtych czasach? Wychodzi gra, wychodzi w ogóle nowa gra, na którą wszyscy się rzucają i chcą ją nagrywać, bo jest na to teraz fame, jest na to popularność. A co robię ja? Ja czekam, aż wszyscy się nudzą tą grą i nie sobie pójdą. I wtedy zaczynają ją nagrywać, żeby nie wchodzić im w drogę. Aż ta gra po prostu się uspokoi, nie? I wtedy zacznę dopiero nagrywać, kiedy ludzie już tak sobie trochę zapomną o tej grze. Ja sam mówię, że zacznę nagrywać tę grę dopiero kiedy wszyscy o niej zapomną. Ja sam to mówię i nie widzę w tym nic złego. I tak, jeszcze jedna seria. I to będzie seria, uwaga, teraz możecie obstawiać. To będzie seria vlogów. Dokładnie tak. Ooooo! Nie rób tego! Tym stwierdzeniem właśnie zaoferowałem wam podróż przez kolejne odcinki, ponieważ ja zacząłem nagrywać te vlogi i te vlogi, może nie tyle jakościowo, co samą merytoryką i tym, co tam pieprzyłem w tych vlogach, są tak ciekawe, że w kolejnych filmach, jeżeli ta seria wam się spodoba, te vlogi będą piękne. Chyba taką najlepszą rzeczą z tych vlogów, jaką pamiętam, było powiedzenie, że youtuberzy, którzy się reklamują, są debilami. No debile! I chyba kończymy na dzisiaj, tak. Więc tak wyglądał vlog, na który czekaliście ponad... Nie, nikt na niego nie czekał, spokojnie. 2 tygodnie, a miał być na 2 dzień. Niestety nie mogę się do tego przygotować, oczywiście. Oczywiście, nie mogłeś się do tego przygotować. Czemu? Czemu nie mogłeś? Serdecznie, pozdrawiam serdecznie, że wytrwaliście do tego momentu. Moich 2 kolegów z klasy, którzy będą wiedzieli, o kim mówię, bo są głupimi śmieciami i nie wierzyli, że to zrobię i nie wyśmiewali przy kolei, w ogóle było mi fajnie. Więc teraz ich pozdrawiam. Ja nawet swoich kolegów wyzywam na tych filmach. Troszeczkę starszym, a lepszym. Ej! Halo! Gdzie jest końcówka tego filmu? Gdzie się pożegnałem? Co to się stało? Czemu teraz Ołdrze wleciało? Człowieku! Spodobał ci się film? W takim razie zapraszam do zostawienia like, ulubione, komentarza, subskrypcji. Dzięki! I to na tyle tej fantastycznej przygody w świecie Oscara Ozziego Ozimena. W tym odcinku dowiedzieliśmy się, dlaczego się nie wybiłem na YouTubie. Po prostu. Jeżeli chcecie więcej takich materiałów, zostawcie kciuka. I... ja idę teraz na onkologię chyba, nie? Generalnie masakra. Dobra, do zobaczenia, popatrzę, zostawcie kciuka i... wejdźcie na LB Familię, w sensie LB Kiedzierski, Instagram. Zobaczcie, linki w opisie są fajne. Siema!